Matura w stanie wojennym. Jakie ma czasu? Matura w stanie wojennym miała to do siebie, tak z perspektywy oczywiście czasu patrząc, bo wtedy to, co było dla nas najbardziej jak gdyby przykre, to z jednej strony, że nie było studniówki. No to tak, 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 do dzisiaj pamiętam, że inni mieli, a my nie mieliśmy. Więc z jednej strony, żeśmy się czuli stratni, no bo nie ma studniówki, ale z drugiej strony tacy, prawda, romantycznie bohaterscy, że nawet żeśmy studniówki nie mieli, walcząc z komunizmem. Natomiast sama w sobie matura, czy w ogóle to był taki czas, kiedy no było takie wrażenie beznadziejności, prawda, bo to ta koniec szkoły, czyli najpierw festiwal Solidarności, to uczucie właśnie, że coś się dzieje wielkiego, wolność, super rzeczy. Zresztą to było tyle fajnie, że w czasie, kiedy... O, a teraz mój kot, ale nic. W czasie, kiedy rozpoczęła się Solidarność, byliśmy na obozie wędrownym z profesorem Waszakiem. I tacy, no, bardzo młodzi ludzie, nie bardzo wiedzieliśmy, co się dzieje w rozumieniu, jakie to ma znaczenie. I tutaj pan profesor był takim, prawda, mentorem, który nam tłumaczył, co jest w tym ważne, a co jest nieważne. Bo na początku nam się wydawało, że taki punkcik, postulat po tym jakieś tam związki zawodowe, no to nam się to wydawało jakimś kompletnie nieistotnym punktem programu. No właśnie, a profesor Waszak mówi, słuchajcie, to jest najważniejszy punkt tego wszystkiego, co się w tym dzieje. No i potem cały Festiwal Solidarności równolegle idący z naszą szkołą, no a potem stan wojenny i to wszystko, co z tym związane. Mhm. Okej. No dobrze, a no nie było studniówki, balu matura, prawda? Nie było. No właśnie, no to a w ogóle się gdzieś bawiliście wtedy? Sami? Może gdzieś w mieszkaniu? To znaczy, nie, oczywiście, że wszyscy się trochę bawiliśmy, ale to też był taki czas. Ja akurat byłem w tym czasie bardzo zaangażowany w harcerstwo. W szkole była 122 drużyna harcerska i my byliśmy wtedy w takim wieku, że wydawało nam się, że największym obowiązkiem wtedy harcerza to najlepiej byłoby zginąć na barykadzie, prawda? Prawie jak powstańcy, w ogóle super. No, młodzieńcza głupota, no ale wpisywana w taki nurt, prawda, romantyzmu. No więc my byliśmy bardzo poważni, bardzo byliśmy przejęci, bardzo wczuci w ten nurt, prawda? I wtedy tak nawet za bardzo człowiek nie miał ochoty na imprezowanie, no bo były wyższe okoliczności. Mhm. Więc chyba to bardziej dla nas było ważne niż kwestie. Ja może też inaczej powiem. Na swój sposób, patrząc oczywiście też z perspektywy, to też była świetna zabawa. W rozumieniu te opcje harcerskie dawały takie poczucie sprawczości, ważności, ciągłości jakiejś tam historii, udziału w jakichś procesach historycznych. No, wszyscy, znaczy może nie wszyscy, ale my byliśmy no bardzo takimi, prawda, gorącogłowymi romantykami i to było wtedy strasznie ważne. Mhm. Dzisiejsza młodzież ma pandemię, prawda? Młodzież ma pandemię. No i tej studniówki prawdopodobnie też w styczniu nie będzie. I jak pan myśli, czy to są gorsze, wasze były gorsze warunki, czy gorsze warunki i do nauki, i do zabawy, i do tego życia towarzyskiego, tak? Ja myślę, że tego się pewnie nie da porównywać, bo z jednej strony moje dziecko, które w tej chwili jest właśnie w szkole średniej, na początku pandemii mówi tak, o super, będę mogła potem opowiadać swoim dzieciom, że właśnie była epidemia, była taki straszny czas, ja w tym brałam udział, prawda? Z drugiej strony rzeczywistość ta pandemiczna też jest inna, szczególnie, że ta młodzież nie jest jak gdyby bezpośrednio dotknięta, w rozumieniu prawie nie chorują. Liczba ofiar młodzieżowych jest
skrajnie niska, na szczęście i dzięki Bogu. Więc to jest troszkę dla nich rzeczywistość wirtualna. I myślę, że też ta przymusowa skądinąd przeniesienie się z realu do wirtualu, mimo że pewnie dla części z nich jest atrakcyjne, fajne, inne, to chyba nie będzie dla nich korzystne. Koniec końców, w rozumieniu jednak, moim zdaniem oczywiście, może ja już jestem stary dziad, ale nic nie zastępuje interakcji osobistej. I chociażby to, jak teraz rozmawiamy, prawda? Jest to jakaś forma kontaktu, ale to nie jest taka forma kontaktu, jaką by było, gdybyśmy sobie siedzieli, prawda, pili herbatę i gadali. I może oni są bardziej do tego przyzwyczajeni, bo z drugiej strony też tak obserwując młodzież, patrzę, jak na przykład oni są wciągnięci w różnego rodzaju aktywności internetowe i że ta aktywność towarzyska przeniosła się jak gdyby trochę do sieci już jakiś czas temu, prawda? I to raczej uzależnienie od dostępu do sieci, od social mediów i tak dalej, moim zdaniem robi więcej koniec końców krzywdy niż korzyści, bo oni wszyscy żyją w rzeczywistości, która nie jest realna i która jest w dużym stopniu przez nich wykreowana, przez to jest problem ze zderzeniem się z rzeczywistością. Chociaż teraz jak patrzę za okno i widzę protesty, to sobie myślę, kurczę, fajnie. Oni jednak nie są tak oderwani i tak wyalienowani, jak się mogło wydawać. Więc chyba nie zatracili tego ducha. A jako absolwent i jako lekarz, jak mógłby pan wesprzeć tych naszych maturzystów? Bo oni się martwią mimo wszystko. Oczywiście, że się martwią i trudno się im dziwić, ale oczywiście z jednej strony możemy powiedzieć właśnie, że perspektywa, którą daje upływ czasu i wiek, powoduje, że patrzymy na to wszystko, co się dzieje, z większym pobłażaniem, prawda? Bo owszem, może jest pandemia, no ale rzeczywista śmiertelność, przyjmijmy w najdramatyczniejszej sytuacji, to jest 2,7%. Czyli oczywiście pewnie oni będą, bo przez długi czas było tak, że prawie nikt nie znał nikogo z COVID-em, więc trochę dyskusja o tym, czy ta pandemia jest, czy jej nie ma. Potem było tak, że coraz więcej ludzi znało kogoś, kto choruje, prawda? Potem w zasadzie teraz jest tak, że prawie nikt już nie zna, nie jest w sytuacji, że nie zna kogoś, kto choruje, prawda? A za chwilę każdy będzie znał to, każdą osobę osobiście, no i potem wszyscy jakoś to przechorują. Część niestety umrze, co jest przykre bardzo, natomiast to minie, tak jak każda rzecz. I z upływem czasu pozostanie z tego pewne wspomnienie tej odmienności. Może ta grupa, która dzisiaj w tych warunkach pandemicznych, to będzie tak wspominać, jak my wspominamy ten stan wojenny, prawda? Tylko myślę sobie, że oczywiście pewnie więcej ludzi umrze z powodu pandemii niż zginęło w stanie wojennym, ale to jest trochę inna sytuacja w rozumieniu. Co innego jest, jeżeli są ofiary, które są za przeproszeniem po prostu zabite jednych przez drugich, niż ktoś, kto umiera z powodu choroby. Więc myślę, że to będą to wspominać mimo wszystko jako pewne wyróżnienie natury historycznej. No chyba, że to w ogóle wszystko pójdzie w innym kierunku. Dzisiaj słuchałem o tym, jak jest koronawirus zmutowany na norkach, prawda, który się przenosi na ludzi. Jeśli faktycznie tak to będzie wyglądać, to mogą być szczęśliwcami, bo będą ostatnim pokoleniem. Ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. No miejmy nadzieję. Dobrze, też może wróćmy do tej szkoły, do lat. Wspomniał pan, że był harcerzem. Jakie działania, jakie wyjazdy wspomina pan najlepiej i najchętniej? To był taki fajny czas, ponieważ ta nasza drużyna, właśnie z racji tego Festiwalu Solidarności, powstawała właśnie w tym momencie takiego wzmożenia patriotycznego. I nasza drużyna, która powstawała na
na bazie istniejących wcześniej ruchów tak zwanego, to się nazywało HSPS, czyli Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej, jakaś masakra kompletna. I nagle ci ludzie, którzy w jakiś sposób brali w tym udział, nagle wracają do korzeni harcerstwa, do skautingu, do Małkowskich tworzących harcerstwo w międzywojniu i odkrywają w ogóle tą historię, prawda? Wracają do niej. I my, to, tworząc tą drużynę, tak zupełnie od podstaw, też mieliśmy takie duże poczucie właśnie, że bierzemy udział w jakimś tam procesie historycznym. I z tym były związane te wszystkie nasze wyjazdy. Była taka sympatyczna historia, bo wszak nasza szkoła jest imienia José Martí. I szykowaliśmy swój pierwszy obóz. No i kurczę, będzie pierwszy obóz, jedziemy sami zupełnie, sami go organizujemy. Mamy już wybrane miejsce, wszystko super. I przed wakacjami przychodzi do nas pani wicedyrektor, wtedy pani Gmyrek, i mówi: słuchajcie, w ramach wymiany macie możliwość jako harcerze pojechać na Kubę. No wtedy taka propozycja wyjechać na Kubę to pewnie tak jakby dzisiaj z Elonem Muskiem polecieć na Marsa mniej więcej. A my na to mówimy: ale pani dyrektor, my organizujemy swój pierwszy obóz, my nie chcemy jechać na żadną Kubę. To, co się działo potem w szkole, to po prostu była jakaś historia, ponieważ to też było tak, że skoro mają jechać, młodzież ma jechać na Kubę, to oczywiście też i ciało pedagogiczne ma jechać na Kubę. I nagle się okazuje, że ci wredni gówniarze nie chcą jechać na żadną Kubę, tylko gdzieś do lasu, a ciało pedagogiczne też z tego powodu nie pojedzie na tą Kubę. Oj, jakież to różne naciski się odbywały, jakie sugestie. Z wyjazdu na Kubę nic nie wynikło. Ja na Kubie byłem później wiele, wiele lat temu. Muszę powiedzieć, że w momencie, jak stanąłem pod pomnikiem José Martí w Hawanie, no właśnie, to sobie tak pomyślałem. Kurczę, mogłem tutaj być 20 lat wcześniej, bardzo dobrze, że nie byłem. No właśnie, to był nasz pierwszy wyjazd, więc to był 80 rok. Wyjazd właśnie do lasu. Pierwszy obóz taki zupełnie samodzielny, zrobiony przez nas, dla nas. Bardzo ważne to było dla nas wtedy. Ale też kojarzę takie zdjęcie, jak jesteście w Gdańsku. Tak. Przy statku. Stoimy przed darem Pomorza, cała drużyna. To pewnie zdjęcie od Anki Zabielskiej. To było tak, że my stamtąd pojechaliśmy, właśnie będąc na obozie, bo tam stamtąd organizowaliśmy takie różne wypady i pojechaliśmy właśnie do Gdańska, no bo w Gdańsku dzieją się różne wielkie rzeczy i ważne. Więc, a to ponieważ byliśmy nie tak znowu daleko, więc właśnie wyjazd, no i takie zdjęcia, to też jest, tych zdjęć jest sporo, takich właśnie czarno-białych, często bardzo wzruszających, bo wszyscy młodzi jesteśmy, pewnie. A w szkole była ta harcówka, prawda? Gdzie dokładnie, jak wyglądała? Harcówka była na pierwszym piętrze i to też była tam wdzięczna historia z harcówką, bo harcówka przedtem była właśnie HSPS-owska, czyli to był taki kantorek, za przeproszeniem, gdzie zbierali się koledzy z HSPS-u, żeby sobie na przerwie zapalić papieroska. No i przyszła pora zmiany, czyli przyszliśmy my, no i wtedy szef, czyli profesor Perry, którego nazywaliśmy szefem, a który był komendantem na naszego później fechówca, mówi: no to słuchajcie, to ta harcówka jest jak gdyby wasza, to możecie sobie zrobić z nią co chcecie. No to mówimy super, więc pierwsze, co żeśmy zrobili, to tą harcówkę od zewnątrz pomalowaliśmy w takie barwy maskujące, w ciapy, namalowaliśmy tam lilijkę harcerską, tą lilijkę, która była przez długi czas zakazana z literami na ramionach, no i ciało pedagogiczne przyszło następnego dnia i patrzy na tą harcówkę i mówi: Jezu, co to jest? Jak to? Takie ciapy cała pomalowana w środku, siatki maskujące, jakieś pniaki i tak dalej. To było bardzo ważne miejsce.
to było bardzo ważne miejsce i taki nawet był czas w szkole, że w każdym razie ja miałem takie uczucie, ale myślę, że sporo naszych harcerzy, że przychodziło się do szkoły nie po to, żeby wziąć udział w lekcjach, tylko żeby na przerwie wpaść do harcówki. Tak, i to chyba było ważniejsze niż te lekcje. Zresztą też teraz mi się przypomniała taka właśnie historyjka trochę z tym związana. Jak właśnie przyjechaliśmy z tego pierwszego obozu i zaczyna się rok szkolny, czyli jest pierwszy apel, no bo wtedy rok szkolny zaczynał się apelem. No stoją wszyscy uczniowie, a ta grupa harcerska nasza stoi jak gdyby osobno w mundurach i tak dalej. No i zwykle było tak, że trzeba było tamten, prawda, sztandar wprowadzić, sztandar szkoły, no i wtedy dyrektor szkoły mówi do hymnu. I my z automatu zaczynamy śpiewać hymn harcerski. No, a dyrektor, stop, to nie ten hymn. No właśnie, no super to było. No dobrze, a tak jak pan powiedział, waszym komendantem był pan Andrzej. Pan go wspomina? To w ogóle też była, myślę, taka bardzo ciekawa historia o tym, jak ciało pedagogiczne może się zmieniać pod wpływem młodzieży. Bo jak my przyszliśmy do szkoły, to Andrzej był zaangażowany właśnie w socjalistyczną organizację harcerską, w HSPS, był tam komendantem, czyli w pewnym sensie, prawda, działaczem na rzecz organizacji socjalistycznej. I chodził w tej takiej bluzie w kolorze piaskowym z czerwonym krawatem, przypominającym trochę Hitlerjugend. I my żeśmy jak gdyby do tej organizacji przystąpili z myślą właśnie o tym, że to jest coś, co ma jakieś resztki w harcerstwa w sobie, bo większość ludzi miała jakieś tam doświadczenia harcerskie z przeszłości. I z Andrzejem właśnie pojechaliśmy na jakiś pierwszy obóz, chyba to był obóz wędrowny, już nie jestem pewny. I on z nami będąc w tym wszystkim, to był obóz rowerowy, już wiem, już pamiętam, obóz rowerowy. I na tym obozie rowerowym patrzyliśmy, jak on z jednej strony na początku jako no i nauczyciel, i trochę instruktor, ale właśnie ten HSPS-owski, nagle zderza się z grupą takiej młodzieży, która tam a to Piłsudski, a to Małkowscy, a to i tak dalej, i tak dalej. Czyli jak gdyby z jednej strony widzi, że coś mu się wymyka z rąk, prawda? A z drugiej strony no, widzi tą szczerość tych wszystkich ludzi. I pamiętam, była taka historia, że no właśnie, wtedy przecież jak gdyby ani nie wypadało, ani tym bardziej to nie było widziane i tak dalej, żeby do kościoła. No i to też jak gdyby ten kościół, a tamten kościół, to są dwie różne historie. I no my żeśmy twardo, że my do kościoła musimy, bo to jest bardzo ważne i tak dalej, harcerze w kościele obowiązkowo. No więc Andrzej oczywiście z nami do tego kościoła nie szedł, aż w pewnym momencie poszedł. I tak patrzyliśmy na niego, jak on tam gdzieś w kącie sobie stał. I potem właśnie takie było wrażenie, że właśnie, że on tak powiem, zaczął się modlić po prostu. I to była taka zmiana, że on wtedy zupełnie zmienił swój jak gdyby punkt widzenia, włączył się w tą aktywność zmiany harcerskiej. I myślę, że to było pod wpływem właśnie kontaktu z tą naszą grupą. Bo tak on pewnie by, no, to nie zabrzmi dobrze, ale okej, okay, po prostu by dryfowałby jako taki aparatczyk. No bo wtedy no tak w pewnym sensie, może nie to, że trzeba było, no ale takie były wybory, prawda? I że tam jakąś karierę można było robić na różne sposoby i trzeba było się troszkę, za przeproszeniem, ześwinić, jeśli tak można powiedzieć. I on podjął decyzję, że też pójdzie z nami pod prąd. I poszedł. No i super. Chwała mu za to zresztą. Przez wiele lat żeśmy się kontaktowali. Naprawdę bardzo fajny gość, któremu wiele, wiele zawdzięczamy, ale myślę, że i on nam zawdzięcza. Mhm. Mhm.
Jako harcerze na Bielanach robiliście. Mogę jeszcze raz poprosić pytanie? Na Bielanach. W okresie jako harcerze robiliście jakieś fajne akcje? To znaczy tam było dużo różnych rzeczy, bo z jednej strony taka czysta działalność harcerska, która wtedy była takim czymś zupełnie nowym, no bo właśnie to tworzyliśmy to inne harcerstwo, prawda? To nowe harcerstwo, więc potem część z nas przeszła do pracy w Chówcu, czyli takiej troszkę szerszej organizacji, bo cało, zresztą Andrzej był potem komendantem tego Chówca, ja byłem kwatermistrzem tego Chówca, więc jak gdyby ta działalność harcerska na nas bardzo wciągała. Z drugiej strony to było tak, że to sami od siebie się uczyliśmy, prawda, no bo to byli wszystko ludzie w tym samym wieku. Ja pamiętam, jak ten nasz pierwszy obóz się odbywał, to ja zostałem komendantem tego obozu z jednej banalnej przyczyny, że byłem jedyną osobą, która urodziła się tam 2 czy 3 miesiące wcześniej i byłem już pełnoletni. Miałem 18 lat, więc mogłem poprowadzić ten obóz, bo za przeproszeniem byłem dorosły. No a poza tym w tym okresie właśnie stanowojennowym, gdzie część ludzi poszła do internatu i nagle się okazało, że z takiej czystej zabawy jednak jest coś, co zrobiło się poważniejsze, czyli też współpraca z jakieś formy pomocowe, czyli udział, tam była taka bardzo prężnie działająca parafia z księdza Małkowskiego, jeszcze wtedy też, tak powiem, młodego i mającego zupełnie inne poglądy. Czyli taka aktywność nawet prospołeczna i takie kontakty z tworzącym się jak gdyby tym podziemiem demokratycznym, no to też było ważne, bo mieliśmy wrażenie jakiejś tam sprawczości czy udziału w tym wszystkim, prawda? Więc, a poza tym to w dalszym ciągu była zabawa, czyli na przykład organizowanie takich biegów harcerskich, troszkę na kanwie historii powstańczych, czyli jak zrobić bieg harcerski, jak jest godzina policyjna i nie wolno, no bo wszystkie organizacje są zawieszone, więc jak to zorganizować, żeby się oni nie zorientowali, że my akurat jesteśmy w trakcie jakiejś imprezy harcerskiej. Tak, super to było. A jak na przełomie lat 70. i 80. Uciekło mi pierwsze pół pytania. Jak wyglądały Bielany na przełomie lat 70. Bielany oczywiście były całkiem inne, no bo to tak, że można było powiedzieć, że Huta to był koniec miasta, kompletny koniec miasta. Ona w pewnym sensie była za miastem. W czasie, kiedy ja byłem w podstawówce, to ja chodziłem, to też ciekawa ciągłość, ponieważ do szkoły średniej chodziłem do Hoze, ale do podstawówki chodziłem do Ernesto Che Guevary. Więc jak chodziłem do Guevary, to Warszawa kończyła się na wysokości ulicy Włościańskiej. Za Włościańską już były pola, które się ciągnęły aż do lotniska. W szkole średniej, no to miasto troszeczkę się rozrosło, Bielany się rozrosły, więc no sięgały właśnie do Huty. Tam były zupełnie nowe bloki postawione na Chomiczówce. Ta Chomiczówka była też takim troszkę innym miejscem. No tak jak troszkę z piosenki Chomiczówka, Chomiczówka. Więc takie nowe, inne, tam obok był Dewulot, więc nasi koledzy z innej szkoły jak gdyby. To z jednej strony, z drugiej strony no ta wszechogarniająca jednak szarość i taka prawda, beznadziejność, więc nam się oczywiście dzisiaj, jak wspominamy ten czas i te miejsca, no to my je widzimy przez pryzmat tak troszkę turnałowsko, nie, że to nie tęsknota za komuną, tylko to tęsknota za młodością. Więc nam się to wydaje takim bardzo fajnym miejscem. W rzeczywistości to było ponure. Tak, to było ponure i beznadziejne. Gdyby nie te właśnie takie miejsca swoje, czyli chociażby rzeczona Harcówka,
to byłoby słabe. Chodźmy do szkoły. Wtedy dyrektorem był Wincenty Łaźniczka. Jakim i nauczycielem, i dyrektorem był? To jest o tyle ten kwestia dyrektora Łaźniczki, bo to jest tak, pan dyrektor Łaźniczka był niewątpliwym komunistycznym aparatczykiem. Z dzisiejszej optyki patrząc, to pedagog to był żadny ogólnie rzecz biorąc, a znacznie bardziej ponurą postacią była właśnie pani dyrektor Gmyrek, czyli zastępca dyrektora Łaźniczki. Och Jezu, co to była za postać po prostu. To naprawdę jak z czasów stalinowskich zupełnie. A to historia właśnie kołem się toczy. Natomiast u nas do klasy chodziła Beata Łaźniczka, czyli córka właśnie pana dyrektora. Nie jest łatwo być córką dyrektora w szkole. Ale potem się okazało, że to bardzo fajna i równa dziewczyna, więc na początku to tak, żeśmy właśnie patrzyli na nią, a nie, kurczę, córka dyrektora to pewnie jest albo kapuś, albo nie wiadomo co, no więc pewnie oderwać się od tego ciężaru dla niej było bardzo trudno, acz tak jak mówię, z upływem czasu okazało się, że to jest fajna dziewczyna i tak dalej, natomiast no, pan dyrektor, no właśnie, troszkę jak postać z telewizora. Pewnie też to były takie czasy, że te kontakty z dyrektorem były bardzo skromne, bo one występowały w dwóch postaciach. Albo w postaci właśnie rozpoczęcia czy zakończenia roku, albo jak się okropnie podpadło, to się szło na dywanik. Co więcej, wtedy nie on wzywał na dywanik, tylko czyli Gmyrkowa wtedy wzywała na dywanik. Tak, ja myślę, że z mojego punktu widzenia to byli aparatczycy szkoły, choć no, raczej krzywdy młodzieży nie robili, chociaż no, musieli się jak gdyby ustawiać do tej rzeczywistości, która była, bo gdyby nie, no to po prostu nie mogli pełnić tej funkcji. Więc moja opinia na ich temat ma charakter ambiwalentny. O, może tak. Okej. Dobrze. A jakich inna jeszcze? Dobrze lub źle? Kilka postaci, które absolutnie się pamięta, to właśnie tak, taką postacią absolutnie kultową, to pan profesor Waszak. Ja się z nim spotykam dość regularnie, ponieważ jak chodzę do pracy w poniedziałki, jeżdżę na Żoliborz, tam jest takie miejsce, gdzie ja też tam pracuję. I to jest moment, kiedy pan profesor Waszak wraca skądś i idzie dokądś. I nasza droga się przecina mniej więcej raz w miesiącu, bo spotykamy się w windzie, którą koło Merkurego wjeżdża się na pięterko. I no ja go nie widziałem przez długie lata, więc w pierwszej chwili właśnie tak się przyglądałem, mówię, czy to jest pan profesor Waszak? I któregoś momentu mówię, kurczę, zagadam, najwyżej mi powie, że czego się czepiasz, człowieku. Okazało się, że tak, więc widujemy się czasem. To była bardzo ważna postać dla nas, bo on przywracał nam takie poczucie, że nauczyciel to może być fajny gość, który był bardzo wymagający, ale widać było, że ma w sobie ogień, ma chęć, ma potrzebę pracy z młodzieżą. I naprawdę był świetny. Tak, kochaliśmy go pasjami. Pamiętam, jak ubierał się w takie ukraińskie koszule z krajką. I pamiętam, zawsze był ten taki zwyczaj, że jak się przychodziło rano do szkoły, to stał nauczyciel, prawda? I trudno powiedzieć, po co on tam stał tak naprawdę. Po to, żeby się pewnie przywitać z uczniami, ale żeby zobaczyć, tak, czy uczeń ma tarczę, czy ma tam, prawda, te swoje utensylia. Nie wygląda podejrzanie. I pan profesor Waszak, jak trafiał na taki dyżur, to miał taką tabliczkę na patyku z napisem dzień dobry. Jak wchodzi uczeń, to on podnosił tą tabliczkę i się z nami witał. Też pamiętam, jak przyszliśmy na Polski, kiedy dostaliśmy Nobla.
No i ta konsternacja najpierw całego ciała pedagogicznego, co z tym Noblem zrobić, nie? Kurczę, jak mogli dać Nobla takiemu dysydentowi? I tu pan profesor po prostu super wszedł, przyniósł książkę i mówi, to dzisiaj poczytamy poezję noblisty. Kurczę, naprawdę to było super. I myślę, że taki pietyzm w stosunku do właśnie do literatury, do języka i tak dalej, to ja zawdzięczam panu profesorowi. Zresztą po pierwszym roku, po pierwszej klasie mało brakowało, że bym strzelił kibla za przeproszeniem, bo groziła mi dwuja z polskiego. I pan profesor miał taki zwyczaj, że zadawał tak zwaną pracę wakacyjną. I praca wakacyjna polegała na tym, że trzeba było pójść do teatru, do kina, już nie pamiętam, na 3 albo na 5 przedstawień i napisać z tego recenzję. No i no, raz, że to pisanie spowodowało, że ja nabrałem dużo większej sprawności w pisaniu. Tu zawsze jest ten kłopot, ja jestem dyslektyczny. I to, że ja stawiałam błędy od góry do dołu, to za przeproszeniem nie do końca była moja wina. Ale no, wtedy były takie czasy, że była taka metka pod tytułem Zdolny, ale leń. No nie może się nauczyć, że herbata pisze się przez samo A. No nie, bo ja po prostu tego nie widziałem. Ale trudno, więc tą pracę tam potem rzeźbiłem każdą literkę, cyferkę sprawdzając i literkę, czy to jest dobrze napisane. I pan profesor pozwalał na dużo. Ja pamiętam, że w tej pracy wakacyjnej między innymi wybrałem się na szekspirowską Sen nocy letniej. No i to trzeba być naprawdę młodzieńcem w wieku lat tych 16 czy 17, żeby pozwolić sobie śmiało zrąbać Szekspira od dołu do góry po prostu. A co ja tam o tym Szekspirze nie pisałem? Mówię, co to jest w ogóle za sztuka? Co to w ogóle jest za tekst? O czym to jest? I tak dalej. Po prostu bez żadnej litości. Nie w opcji, że Szekspir poetą wielkim był, tylko po prostu, że napisał jakiś chłam beznadziejny. Pan profesor to wszystko zniósł z godnością, w ogóle przełknął to wszystko, przeczytał to wszystko, dyskutował o tym potem. No to była bardzo ważna postać w szkole dla mnie w każdym razie. Myślę, że dla wszystkich uczniów tamtego czasu to chyba był numer jeden. Było kilka innych postaci takich fajnych i sympatycznych. Ja na przykład do dzisiaj bardzo sobie cenię bardzo trudny kawałek, czyli język rosyjski, który, no szczególnie w tamtym czasie nauka języka rosyjskiego był to kompletny obciach, kompletny. Jak w ogóle można się było uczyć rosyjskiego? To gorzej jak po okupacji niemieckiego, prawda? Ale pani profesor uczyła nas tego rosyjskiego w dużym stopniu w oderwaniu od Rosjan, jak gdyby. I pamiętam, że ja do dzisiaj mam ogromny sentyment do języka rosyjskiego. Jak mam tylko okazję, jak mi tam na przykład trafiają pacjenci rosyjskojęzyczni, to mimo, że to był jedyny okres, kiedy ja się uczyłem rosyjskiego, to zawsze z tymi pacjentami staram się rozmawiać po rosyjsku, bo ja po prostu bardzo lubię ten język. Mhm. Ze względu na swoją melodię, akcent, to jest naprawdę, jest słodki, jest prześliczny, jest język rosyjski i to jest zasługa pani profesor, bo ona nam właśnie tłumaczyła o tym, że on jest śliczny i faktycznie taki był. No i uczyliśmy się różnych rzeczy i do dzisiaj, jak jest jakaś okazja, no to na przykład uczyliśmy się na pamięć Borodino, Da pomnit pomnitia Rosja w pradzień Borodina. To jest tylko to, co zostało z pamięci. Super, super, naprawdę. Ale też były postacie odwrotne, czyli na przykład, prawda, Kazio z fizyki. Po prostu w dzisiejszych czasach to na drugiej lekcji przyjechałaby policja, zakułaby gościa w kajdanki i wywiozła, prawda, ze względu na skrajny mobbing. To był straszny gość, straszny po prostu, co on robił z uczniami, to się w głowie nie mieści po prostu. Ale w tamtych czasach to uchodziło i wszyscy się go strasznie bali. Straszny był terror na lekcjach.
a zarazem to taki właśnie pedagog w takim skrajnie starym stylu, który już wtedy zanikał, który już nie występował. Taki Belfer po prostu. Ale właśnie dopiero z perspektywy, kiedy się patrzy, to była taka barwna postać tej szkoły. Okej. No dobrze. A reagowaliście wydarzeń do tego tła historycznego? Czy reagowaliście na różne wydarzenia polityczne, które się działy w kraju, w szkole? Tak. Na przykład ciche przerwy? Tak, ciche przerwy, oporniki, które się nosiło, i właśnie pani dyrektor Gmyrek ganiała nas i chciała nam te oporniki wypinać. I też właśnie pamiętam właśnie, że tam spada pani dyrektor, nam wszyscy wpięte oporniki. No i ona patrzy na ten opornik i mówi, co to jest? A tak nasz kolega, czyli Andrzej, zwany Sztyrlicem, patrzy się tak na panią dyrektor i mówi, kondensator. No właśnie, jak niepyszna pani dyrektor zniknęła z pola widzenia właśnie z kondensatorem. No właśnie, czarne przerwy, ciche przerwy. Pamiętam, była taka historia, że była zaproszone radio do szkoły i miał być wywiad dotyczący właśnie różnego rodzaju organizacji działających w szkole. No i my tam byliśmy zaproszeni jako harcerze, bo była taka audycja z tezą, że dużo lepiej jest, jak się młodzież organizuje, niż jak się nie organizuje. No i tamta reporterka coś tam opowiada, pyta. No i ja w pewnym momencie, jak to właśnie przystało na buntownika z wyborów, wstaję i mówię, proszę pani, my tu gadu o tych organizacjach, a tu jest jeszcze jedna organizacja, do której należą wszyscy członkowie, tutaj siedzący. Ona tak patrzy i mówi, a jaka to organizacja? A mówimy, Towarzystwo Przyjaciół ZSRR. Wszyscy zostaliśmy zapisani, chociaż nikt z nas nie miał ochoty do niego wstąpić, bo musieliśmy zapłacić po złotówce, bo inaczej wyrzuciliby nas ze szkoły. Ta redaktorka po prostu zrobiła się biała jak papier. Nie wiedziała, co z tym fantem zrobić. Potem zasiadamy, żeby odsłuchać tej audycji w radiu. Oczywiście to wszystko jest wycięte. No i wtedy też żeśmy się przekonali o, tak powiem, sposobie działania mediów, prawda? Więc to takie różne nauki, które płyną z takich doświadczeń szkolnych. Tak, no myślę, że i dzisiaj pewnie tak mają uczniowie. Właśnie chociażby patrząc za okno, że jednak u młodego człowieka to poczucie sprawiedliwości, czy takiego poczucia, że to jest nie fair, jest dużo silniejsze niż u osoby dorosłej, bo jednak dorosły patrzy przez pryzmat doświadczeń i trochę co może stracić, co może zyskać. Rewolucje robią dzieci, prawda? Robi młodzież. To nie są rewolucje starców, więc super, że tak jest i tak było wtedy. No właśnie, a przejdźmy do nauki. Czy pana ulubionym przedmiotem była biologia? O dziwo tak. Profesor Kalbarczyk, bo ja byłem w tej szczęśliwej sytuacji, że ja od jak sięgnę pamięcią, czyli od głębokiej podstawówki, ja byłem w tej szczęśliwej sytuacji, że ja wiedziałem, kim ja chcę zostać. A mianowicie chciałem zostać chirurgiem. No więc, żeby zostać chirurgiem, no to trzeba było skończyć szkołę, napisać maturę, dostać się na medycynę, żeby napisać, no i matura powinna być i na egzaminie, potem na medycynę, więc wiadomo, chemia, fizyka, biologia. Ja mówiąc szczerze, bardzo lubiłem tą biologię i to nie tylko dlatego, żeby tym lekarzem zostać, ale po prostu z samej natury biologii. A pani profesor Kalbarczyk, tak powiem, pozwalała nam się trochę wyszaleć, czyli jak ktoś chciał, no to czytał inne książki, słynna biologia Willego, czyli źródło wiedzy tajemnej, dużo szerszej niż podręczniki. I no, ona bardzo lubiła, jak się uczeń wykazywał, więc ta biologia, ja ją bardzo lubiłem, no i zależało mi na tym, żeby po pierwsze uczyć się jej jak najwięcej, bo będzie potrzebna na egzaminach. I nagle się okazało, że samo czerpanie tej wiedzy jest fajne, bo biologia jest fajna.
I tą biologię jak gdyby do dzisiaj wspomina jako ulubiony przedmiot w szkole. I to bo z jednej strony była potrzebna, żeby właśnie osiągnąć to, czym się chciało być, a z drugiej strony sam przedmiot był fajny, pani profesor była fajna, to ona była naszą wychowawczynią, więc to dodatkowy był jak gdyby asumpt. Mieliśmy takie różne rzeczy, to było akwarium szkolne, klasowe, w których hodowaliśmy rybki. Tu z rybkami też historia, raz nastąpił zakład, że kolega połknie żywcem jedną z tych rybek. Przegrałem, on połknął. Biologia miała też swoje praktyczne aspekty. Okej. Okay. A czemu chirurgia naczyniowa w takim razie? Znaczy szerzej chirurgia, bo to nie tylko naczyniowa, akurat tak się złożyło, że się zająłem chirurgią naczyniową, ale to nie jest moja jedyna specjalność, bo ja jestem chirurgiem ogólnym, chirurgiem naczyniowym, też zajmuję się chirurgią metaboliczną, ale chirurgia chyba właśnie, to jest też po części zasługa pewnie pana profesora Waszaka, bo ja czytałem straszne ilości książek i między innymi dlatego, że profesor mówił, że to ważne. I była taka książka, zresztą tam za mną z tyłu jest biblioteka i ta książka tam leży. Jest taka książka Williama Nolena pod tytułem Jak zostałem chirurgiem. Ja tą książkę przeczytałem właśnie na początku szkoły średniej, kiedy wcześniej, ponieważ będąc dzieckiem, chorowałem, leżałem w szpitalach dość długo i ta taka specyfika szpitalna wydawała mi się z jednej strony znajoma, z drugiej strony intrygująca. Jak przeczytałem książkę Nolena, Jak zostałem chirurgiem, to było takie, piorun z jasnego nieba. Mówię, tak, to nie tam, że jakiś lekarz czy coś, chirurg. Chirurg to jest ten gość po prostu, to jest Pan Bóg, to jest facet, co na sali operacyjnej ratuje życie ludzkie i tak dalej. Książka kapitalna i trzymam ją sobie i należy do mojego top ten na pewno, no bo ona miała wielki wpływ na mnie. I no to właśnie jest to też jak gdyby pochodna tego, co nauczyciele mi dali. No i mówiąc szczerze, nie zawiodłem się. Nie zawiodłem się, ta chirurgia jest super, jest tak jak w tej książce. A może lepiej? No, my nadal mamy klasy biologiczno-chemiczne i uczniów idzie na medycynę, chce iść, próbuje. Jakie rady miałby pan dla nich? Jak ja zaczynałem pracę i bardzo mi zależało, żeby trafić w ściśle określone miejsce i chciałem trafić do kliniki profesora Noszczyka. I przeróżnymi drogami, przez tam różne koneksje, znajomości i tak dalej, udało mi się właśnie dotrzeć przed oblicze pana profesora. I pan profesor mówi tak. Dwie rzeczy, które powiedział na dzień dobry. Jedno to mówi tak. Widzisz, synku, chirurgia to jest jak zakon. Ty będziesz musiał poświęcić mnóstwo rzeczy tej chirurgii. I albo ją pokochasz, albo znienawidzisz. To była poważna, że tak powiem, sugestia. A druga mówi tak, wiesz co, a ty masz z czego żyć? A ja mówię, no panie profesorze, myślałem, że będę żył z chirurgii. Tu pan profesor się serdecznie roześmiał i mówi, słuchaj, będziesz długie lata biedował. I to też była prawda. Ale z drugiej strony to jest taka praca, jeżeli faktycznie, bo to się też trzeba odnaleźć, to nie jest robota dla każdego i to jest taka praca, często jest tak, że ludzie, którzy idą na medycynę, idą tam nie mając zielonego pojęcia, co ich czeka i też nie, bo często jest tak, na przykład to będzie seksistowskie, ale trudno, na przykład dziewczęta wyobrażają sobie, że będą chodziły w tych białych fartuszkach, będą miały słuchawki na uszach i wszyscy będą się na nich patrzeć, one tak będą szły po korytarzu, będą stukały tymi obcasikami. To zupełnie nie tak wygląda. No a chłopaki myślą sobie, że pójdą na medycynę, no i a tamte pielęgniarki, to wszystko i będzie super.
To jest super, ale zupełnie z innych powodów. I dobrze by było pewnie, żeby ci, którzy się wybierają na medycynę, zastanowili się głęboko najpierw nad tym, po co oni tam chcą iść. Bo to jest praca, która z jednej strony spala. I człowiek idzie do pracy, wraca z pracy, ale dalej głową jest w pracy i zawsze jest w pracy. No i zawsze myśli o tym, co zrobił, co mógłby zrobić inaczej. Okej, to przez chwilę uciekliśmy. Co mógłby zrobić inaczej, czy zrobił dobrze. Często ma głębokie przekonanie, że zrobił dobrze. Czasem, kiedy inni mają przekonanie, że on zrobił dobrze, to jednak czuje, że mógł zrobić to inaczej. Ale to jest praca, która daje takie głębokie poczucie sensu. I nawet dla tego poczucia to jest warte robienia. I dlatego tym młodym ludziom, którzy chcieliby iść na medycynę, którzy chcieliby być lekarzami, to chyba bym powtórzył pana profesora Noszczyka sugestie. Czyli po pierwsze, że będziecie na początku biedować. Natomiast część z was będzie biedować całe życie. Ci, którzy będą dobrzy albo bardzo dobrzy, przestaną biedować, a do tego będą mogli być bardzo dobrzy. Będą mogli robić super rzeczy po prostu. Brać udział w szeregu zdarzeń, które są niesamowite w rozwoju, w postępie, w wprowadzaniu nowych technologii. Będą widzieli, jak na ich oczach się ta medycyna zmienia, bo ona się zmienia cały czas. I będą robili coś, co jest naprawdę dobre w rozumieniu, że wpływa na innych ludzi, prawda? To są tam górnolotne historie o tym ratowaniu życia i tak dalej, ale one są prawdziwe. To jest super sprawa. Więc jakby chcieli, to będą musieli to bardzo dużo pracować. Tu bym nawet użył innego słowa, ale byłoby, tak powiem, chociaż na naszych teraz na protestach podobnych słów się używa, tylko że nie wy, tylko za. Bardzo dużo. I jak będą bardzo dużo pracować, bardzo dużo się uczyć, to wszystko jest po coś. Czyli to, czego się nauczą, to potem da im, tak powiem, narzędzie do tej pracy. Więc trzeba się nastawić na bardzo ciężką pracę i trzeba będzie dużo rzeczy poświęcić. Nie jest łatwe życie rodzinne z lekarzem, a już szczególnie z chirurgiem, prawda? Wiele rzeczy, na przykład w czasie studiów, gdzie to jest czas, kiedy ludzie się bawią, imprezują, robią różne rzeczy, to medyków dotyczy w dużo mniejszym stopniu, chociaż zawsze troszkę coś się tam imprezuje. I całe życie będą w jakimś takim kołowrocie, który może dać frustrację, ale może dać poczucie naprawdę, że robisz coś dobrego, chłopie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę i za te wspaniałe wspomnienia. Dziękuję bardzo. Dzięki serdeczne. Mam nadzieję, do zobaczenia na żywo w lepszych okolicznościach.